Kochani, dla krótkiego przypomnienia, tak żebyśmy mieli bardziej jasny kontekst tego, o czym dzisiaj mówi do nas liturgia słowa, to problem polegał wśród chrześcijan na tym, że była część tych, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy pochodzili z wiary żydowskiej i była część taka, która pochodziła z tak zwanego pogaństwa, czyli no nie byli Żydami. No i ci pochodzenia żydowskiego mieli, można powiedzieć, lekki problem, no bo co tutaj z nimi zrobić? Czy ich teraz zobowiązać najpierw do tego, żeby stali się Żydami, a potem przyjęli chrześcijaństwo, czy tego nie robić, czy nakładać na nich te obowiązki religijne, żydowskie, to całe prawo religijne, czy mają je zachowywać, czy nie? Oczywiście doszło do konfrontacji dosyć silnej, sprawę musieli wyjaśniać apostołowie i jak słyszeliśmy, sprawa stanęła na tym, że no, nie mieli ich zobowiązywać do obrzezania i do zachowywania całego prawa żydowskiego, tylko do tych powiedzmy czterech elementów, które im polecili. Kochani, ranga tego problemu, tak żeby nam to bardziej przybliżyć, polegała mniej więcej na tym, moglibyśmy sobie to tak zobrazować. Wyobraźcie sobie z waszego otoczenia takich ludzi, powiedzmy najbardziej grzesznych, najmniej wierzących, takich, którzy mają najmniej wspólnego z Bogiem, z Kościołem, z Jezusem, z wiarą, everything, czyli jakby w ogóle nic, z żadną z tych rzeczy nie mają nic wspólnego, natomiast wy bardzo się staracie, często chodzicie do kościoła, korzystacie z sakramentów, regularnie się modlicie, staracie się o wiarę w waszym życiu, też o moralność, prawda? Bardzo często was to dużo kosztuje. No i nagle ktoś z tych ludzi pod koniec swojego życia doznał takiego, powiedzmy, nawrócenia, uwierzył w Jezusa i uwaga, po tamtej stronie czeka go to samo, co was. No tak troszkę niesprawiedliwie, nie? No wy się staracie całe życie, krew, pot i łzy, żeby być blisko Pana Boga, a ten człowieczek sobie żył jak chciał i na końcu uwierzył i ma to samo. I właśnie taka jest logika Boga. I właśnie to bolało tych chrześcijan pochodzenia żydowskiego. I uwaga, nas też to może boleć. Ale nas to boli wtedy, kiedy wierzymy tylko po to, żeby coś z tego mieć. Natomiast jeżeli wierzymy z miłości, to nas nie interesuje, czy ten człowiek przyszedł taką samą drogę, co ja. Ja się cieszę jego zbawieniem. Ja się cieszę jego szczęściem. Nawet jeżeli w ostatnim momencie życia przyjął Jezusa do swojego życia, do swojego serca i dostanie to samo, co ja, czystego, cieszmy się. Ja nie jestem tutaj po to, żeby coś z tego mieć, tylko jestem tu dlatego, bo kocham. I myślę, kochani, że my jako chrześcijanie, jako katolicy możemy często się na tym złapać, że mamy jakieś takie poczucie swojej sprawiedliwości, zapominamy o tym, jaką logikę ma Pan Bóg. I kochani, druga rzecz, którą możemy wyciągnąć dla siebie z liturgii słowa, to jest kwestia fragmentu z Ewangelii, który usłyszeliśmy, ponieważ Jezus mówi, że jeśli trwamy w miłości wobec Boga, jeżeli zachowujemy Jego przykazania, no to powinno rodzić w nas radość. Wiara i przeżywanie naszej wiary nie powinna nigdy rodzić w nas uciemiężenia. To słyszymy też w pierwszym czytaniu, kiedy Jakub mówi o tym, że no, jak możecie chcieć nakładać na tych ludzi ciężary, których ani my, ani nasi ojcowie nie udźwignęliśmy. Bo czasem, kochani, ta nasza religijność, to nasze przeżywanie wiary może być autentycznie ciężarem. Tylko wtedy najczęściej jest to na nasze własne życzenie. I nie daj Boże, kochani, żebyśmy te ciężary nakładali na innych ludzi. Żebyśmy próbowali ujarzmić czy uciemiężyć ludzi jakimiś obowiązkami wynikającymi z religijności, chociaż sami ich nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Właściwie każda relacja w życiu, czy to jest relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem, czy z samym sobą, ona powinna rodzić dobre owoce. Jeżeli jakakolwiek relacja w moim życiu mnie dociska do ziemi, uciemięża, czyni nieszczęśliwym, to jest znak zapytania, czy ja to dobrze przeżywam. Więc dziś, myślę, warto zadać sobie pytanie na temat naszej wiary i tego, jak ją przeżywamy, każdy z nas indywidualnie. Czy ona rodzi w nas radość, otwartość na innych ludzi, pokój, szczęście, czy może coś przeciwnego? Jeżeli coś przeciwnego, to musimy zadać sobie pytanie, czy dobrze ją przeżywamy.
czy dobrze zrozumieliśmy Jezusa. Czy przypadkiem to uciemiężenie nie jest na nasze własne życzenie?